Teraz czas na posiłek. Tak jest. Posiłek wygląda w ten sposób, że najpierw trzeba sobie kupić mięsko. Pan tutaj je od razu mieli. A następnie to samo mięsko od rzeźnika. Panowie tutaj przyrządzają. Doprawiają i gorąco na węglu drzewnym pięknie powstaje nam kefta, którą będziemy spożywać. Tak jest. Marhaba. Marhaba z Maroka. Marhaba z Maroka. Czyli pozdrowienia z Maroka. Znajdujemy się w Kasablance przy wielkim meczecie Hasana II. Imponujący. Ponieważ tron Allaha na wodzie się znajduje, jak mówi Koran, cały meczet Hasana II posadowiony jest na palach wpuszczonych w ocean. Olbrzymi dziedziniec mogący pomieścić kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Nie brakuje oczywiście również amatorów kąpieli w oceanie. Pozdrawiamy z Kasablanki. Codzienne życie w Kasablance. Piesi nie mają tutaj lekko. Ale ładnie. Śliczna medyna tutaj jest. Ładne wejście do medyny. Podjeżdżamy właśnie pod wielki meczet w Kasablance.